Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj konkretnie na temat jak i gdzie kupić, zacząć kupować kryptowaluty, jeżeli podejmiecie taką decyzję, że chcecie w kryptowaluty inwestować. Będę mówiła o tym, gdzie konto, kryptokonto założyć, jak dokonać rejestracji, co jest wymagane i jak dokonać. Pierwszego zakupu wybranej kryptowaluty. Będę też mówiła trochę na temat bezpieczeństwa związanego z zakładaniem kryptoportfeli. Dzisiaj będę mówiła o jednej konkretnej platformie, czy może nazwijmy to giełdzie giełdzie nabywania, sprzedawania i handlowania. E, kryptowalutami, która po angielsku się nazywa Binance, po polsku można powiedzieć Binance. Ja będę używała e, angielskiej wymowy, czyli Binance. Będę też mówiła o e, pewnego rodzaju programie pocztowym, który będę Wam polecała, który jest związany z bezpieczeństwem e, na Waszych, e, waszych danych. Mm. Pamiętajcie o tym, że inwestycja w kryptowaluty nie jest antidotum na wszelkiego rodzaju e, problemy czy, czy rozwiązania finansowe. Inwestycja w kryptowaluty wymaga pewnego rodzaju e, rozpoznania w terenie, a mianowicie zaznajomienia się, e, która kryptowaluta niesie ze sobą jaką technologię. Ponieważ. E, Gdybyśmy wykluczyli bitcoin jako taki, to cała reszta pozostałych kryptowalut one niosą ze sobą pewnego rodzaju rozwiązania techniczne, i dlatego właśnie wartość ich jest taka, a nie inna, ponieważ ludzie, którzy widzą przyszłość w takich, a nie innych rozwiązaniach technologicznych, Proponowanych przez daną kryptowalutę, inwestują pieniądze w tą kryptowalutę. I tutaj bądźcie też bardzo uważni, ponieważ nazwa kryptowaluty nie do końca jest moim zdaniem nazwą e, szczęśliwą. Kryptowaluty są tak naprawdę odzwierciedleniem wartości. E, Pewnego rodzaju technologii lub różnych technologii. Każda z tych technologii, zbudowanych w i na technologii zwanej blockchain, niesie ze sobą specyficznego rodzaju rozwiązania. Pamiętajcie również, że kryptowaluty, jeżeli tak przyjmiemy to nazywać, są przede wszystkim Zbudowane na systemie finansowym, który jest zdecentralizowany. Czyli nie ma pośredników, nie ma kontroli jednego wyłącznego rządu i jest całkowicie anonimowy. To znaczy, wszystkie nasze dane są ukryte pod kryptodanymi. Czyli są niedostępne nasze dane do, dla nikogo. Więc oprócz tego, że kryptowaluty niosą ze sobą ogromne bezpieczeństwo, zapewniają również anonimowość i są zdecentralizowane. Więc te rzeczy warto pamiętać, zanim, zanim się zacznie rozglądać, w którą kryptowalutę, czyli w Którą technologię tak naprawdę warto zainwestować. Dlatego warto czytać, warto szukać, warto sprawdzać, warto interesować się, jakiego rodzaju technologia, za jaką kryptowalutą się ukrywa. Pamiętajcie, kryptowaluta tak naprawdę jest odzwierciedleniem technologii, którą Dana, dane rozwiązanie technologiczne, dana, dane oprogramowanie, dana rzecz niesie ze sobą i wartość tej danej rzeczy jest zobrazowana elektronicznie, przedstawiona w postaci właśnie kryptowalut. Dlatego zapraszam na dzisiaj, krok po kroku, poprowadzę Was przez to, jak zarejestrować, Czyli otworzyć konto i jak dokonać pierwszego zakupu wybranej kryptowaluty. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli macie jakieś sugestie lub, lub chcielibyście konkretnego nagrania na temat konkretnej rzeczy, proszę zostawcie taką, taką prośbę, taką uwagę, taką propozycję w swoich komentarzach. Także. To by było na, na ten moment. Zapraszam do kolejnego etapu. Dziękuję ślicznie. Zacznijmy może od tego, tak jak widzicie na ekranie, w tej chwili, ja korzystam z mm, przeglądarki internetowej, która się nazywa Brave. I e, o tym też będę może za, za, za jakiś czas mówiła, dlaczego brave, ale przejdźmy może najpierw do najważniejszej rzeczy, a mianowicie do e, otworzenia sobie konta w programie mailowym, który nie jest Google, nie jest e, na wirtualnej Polsce, nie jest Gmailem, nie jest niczym takim, co nie jest, nie, jest nie podlega krypto, kryptografii. Czyli ja bym sugerowała, żebyście sobie otworzyli konto na programie pocztowym, który się nazywa Proton Mail. I teraz klikamy, wpisaliśmy tutaj Proton Mail i klikamy na ten program. I macie tutaj opcję, tutaj tak jak widzicie w górnej części po prawej stronie, że możecie sobie wjechać na język, otworzyć to wszystko w języku polskim. I po otwarciu e, takiego konta, czyli założenia szyfrowanej poczty e-mail, e, możecie te, ten program, tą aplikację również mieć na waszych iPhoneach, na waszych Androidach lub używać w wersji e, na, na ekranie komputera. E, natomiast o samym Proton Mail e, możecie sobie przeczytać tutaj. Jest to e, jeden z tych elementów e, nowego internetu, internetu e, generacji trzeciej, który chroni prywatność, zaczynając od poczty e-mail. I e, tutaj sobie możecie przeczytać e, na, temat, e, na temat tego, tego programu pocztowego co to jest jakie bezpieczeństwo i w jaki sposób zapewnia bezpieczeństwo wszystkie wiadomości wysyłane przy pomocy Proton Mail są szyfrowane end to end czyli od końca do końca dlaczego ja sugeruję żebyście założyli sobie konto na tego rodzaju programie pocztowym, który jest absolutnie nie do złamania, nie do schakowania, dlatego że macie zamiar zainwestować pieniądze w coś, co jest elektroniczne, czyli coś, co będzie tylko dostępne w internecie. Dlatego tutaj zabezpieczenie dostępu do wszystkich Waszych danych jest najważniejsze. Także po założeniu tutaj was w momencie zarejestruj się będziecie poproszeni o macie tutaj opcję za darmo i to jest chyba do 500 mega. I potem macie również tutaj oczywiście bezpieczną pocztę ale już z bardzo zaawansowanymi opcjami z bardzo dużą przestrzenią dyskową i tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy tą pierwszą rzecz, która jest najważniejsza, aby, a mianowicie założenie bezpiecznego konta e-mail. I to jest ta pierwsza, pierwsza rzecz. Procedura, procedura założenia konta jest bardzo prosta. Mamy tutaj wybierz plan free, wybieramy plan free i w tym momencie... E, wypełniamy to, po prostu utworzymy nasze konto w tym jednym z najbezpieczniejszych, najbezpieczniejszych moim zdaniem, programów pocztowych. Tam będziecie również poproszeni o podanie alternatywnego adresu e-mailowego i też bym sugerowała, nie, nie używajcie czegoś, co jest Gmailem albo, albo Hmm. Coś, co należy do wielkiej czwórki, czyli nie używajcie żadnego alternatywnego e, e, adresu mailowego, który należy do Google, do Facebooka, do e, Amazon i do Apple. Na wszelki wypadek. E, pamiętajcie, chodzi o zabezpieczenie Waszych e, danych. Które będą e, składowane na tym programie pocztowym. To by było, jeśli chodzi o e, założenie bezpiecznego konta e, mailowego. W założeniu naszego nowego e, konta pocztowego na Proton Mail, i tutaj jeszcze bym sugerowała, ponieważ wcześniej powiedziałam o tym, żebyście raczej nie zakładali e, tego alternatywnego konta. Na czymś, co należy do wielkiej czwórki, możecie alternatywne konto również sobie założyć na Proton Mail, na po prostu innego nazwa, będziecie mieli inną nazwę użytkownika i wtedy będziecie mieli i wasze główne konto mailowe, którego będziecie używali w sprawach dotyczących kryptowalut i konto alternatywne również też na ProtonMail i w tym momencie naprawdę jesteście bezpieczni. Przejdźmy sobie teraz do tego, jak otworzyć konto kryptowalutowe na jednej z platform, którą ja serdecznie polecam, nie tylko ja, miliony ludzi na świecie korzystają z tej platformy, ona się nazywa Binance i powolutku Proszę, mamy Binance w ten sposób. I jak sobie klikniemy tutaj, Binance.com, Google nam pokaże e, tą platformę. I teraz, co jest bardzo ważne, zwróćcie uwagę tutaj, e, kudeczka. Zawsze i wszędzie otwierajcie to e, wtedy, kiedy widzicie kudeczkę. I teraz tak, żeby tutaj było łatwiej, mamy po, w prawym grunnym rogu, możemy sobie otworzyć w języku polskim. Proszę bardzo, jest język polski. Klikamy w język polski. I w tym momencie, kiedy macie taki adres tutaj widoczny, gdzie tutaj proszę u góry popatrzeć, macie kudeczkę, macie binance.com. Pl, dodajcie sobie do waszych ulubionych zakładek, tak żebyście w następnych razach zawsze otwierali tą stronę w, z waszego ustawienia po dodaniu jej do, do ulubionych. I teraz mamy tutaj taką rzecz, jak już mamy w języku polskim: mamy opcję zarejestruj się. Klikamy na zarejestruj się, i w tym momencie e, będziecie mogli utworzyć sobie darmowe konto na platformie, na giełdzie e, kryptowalut, która się nazywa Binance. Po angielsku m, myślę, że po polsku wy, wymawia się to Binance, ale możecie się trzymać również w, 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 tego, jak to się wymawia po języku angielskim, czyli Binance. I w pro... Będziecie prowadzeni tutaj w bardzo ładny sposób, w tym celu, żebyście mogli sobie utworzyć darmowe konto. I tutaj, jeśli chodzi o e-mail, możecie wprowadzić ten e-mail, który sobie utworzyliście. Proton mail. Pamiętam tutaj byliśmy w Proton mail i sobie utworzyliśmy kryptowany, kryptowany zaszyfrowany nasz nasz, nasze, nasz adres pocztowy. I, w momen I tak jak mówię, założenie takiego konta jest bardzo proste. Będziecie prowadzeni, krok po kroku. Będziecie również prowadzeni w taki sposób, aby Wasza tożsamość mogła być zweryfikowana i nie bójcie się tego. W którymś momencie będziecie również poproszeni o załadowanie na to wasze konto waszego zdjęcia. Wszystko to po to służy, nie żeby was szpiegować, tylko po to, żeby wasze konto, wasz portfel. Krypto, portfel był bezpieczny, bo de facto otwieranie, otwieranie konta na tej platformie tak naprawdę jest utworzeniem swojego portfela krypto. Dlatego ten portfel krypto musi być bardzo, bardzo zabezpieczony, ponieważ będziecie tutaj trzymać swoje kryptowaluty. I mamy tak jak powiedziałam a wcześniej. Zakładamy e, e, konto. Będziecie poproszeni o zweryfikowanie e, e, swojej tożsamości te trzy literki tutaj K Y C po angielsku key, y C znaczy know your customer. Czyli jest to potrzebne po to, żeby właściciele tej platformy, tej giełdy, żeby mogli być pewni, że ty to jesteś ty. Potem będzie następny etap. Ja zaraz się będę logowała do mojego konta na Binance, żeby wam pokazać od środka, jak to, jak to wygląda. I potem będziecie mogli zakupić kryptowalutę. Jeśli chodzi tutaj o Binance, dlaczego ja. Bardzo lubię tę platformę, dlatego że ona jest bardzo jasno zrobiona, zawiera bardzo dużo informacji, zawiera bardzo dużo wytłumaczeń, czyli po prostu krok po kroku prowadzi, prowadzi nowego użytkownika po zagadnieniach tejże platformy. Tutaj też oczywiście wyświetlają się Wam aktualne ceny, aktualne wartości i tego, co się dzieje z kryptowalutami. Jak się, jak się przedstawia na dany moment jest to jest to update'owane bardzo, bardzo szybko i, i właściwie na, na, na bieżąco. Czyli mamy tutaj, macie tutaj macie tutaj na tej stronie, nawet zanim sobie założycie konto, możecie sobie przejrzeć tą stronę, możecie poczytać, możecie zacząć się uczyć lub zacząć rozpoznawać świat giełdy kryptowalut. Jeszcze raz podsumuję tę ten, 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 część tego, tego dzisiejszego e, m, nagrania. Binance jest platformą, jest giełdą e, wymiany kryptowalut. Założenie konta na Binance lub na innej platformie, e, jest de facto utworzeniem swojego kryptoportfela. Po Założeniu swojego kryptoportfela będziecie mogli zacząć dokonywać albo inwestycji, czyli kupować kryptowaluty, albo po ich zakupie będziecie mogli dokonywać wymiany lub handlować tymi kryptowalutami. Także to jest na ten moment i zaraz sobie przejdziemy do następnego etapu. W tej chwili na naszym kolejnym etapie, czyli dokonujemy opcji logowania się po założeniu konta. A po wprowadzeniu swojego podanego adresu mailowego klikamy Zaloguj się. I to jest taka fajna rzecz, a mianowicie musimy przesunąć, aby ukończyć układankę, i kursorkiem przeciągamy nasze Pucle, tak, żeby jeden wszedł na drugi, i wtedy jesteśmy prawie już na naszym koncie. Ale teraz jeszcze e, jest kolejna weryfikacja. E, tak jak powiedziałam, chodzi o nasze aktywa e, złożone na, w naszym portfelu elektronicznym. Dlatego sprawa bezpieczeństwa jest tutaj i weryfikacja jest najważniejszą. I w tej chwili e, e, ta platforma nas prosi o to, żeby wysłać kod na podany numer numer telefonu, który był przez nas podany w e, tym, że, e, w tym, że mm, procesie rejestracji. I teraz ja muszę otworzyć swoją, żeby zobaczyć e, swoją e, swój kod otrzymany. Wpisuję ten kod i klikam. Jest on już zapisany. I jestem w tej chwili, po zalogowaniu się po otrzymaniu SMS-a z kodem weryfikacyjnym. Po wprowadzeniu tego kodu jestem w tej chwili w swoim krypto portfelu na. Platformie Binance, na giełdzie kryptowalut Binance. I w momencie, kiedy dokonywaliście procesu rejestracji, czyli kiedy zakładaliście swój kryptoportfel, jednym, ostatnim z elementów, którego od Was wymaga ta platforma, jest połączenie swojego konta bankowego z. Tą platformą i będziecie poproszeni o to, żeby na swój portfel, kryptoportfel, e, czyli na swoje konto na tej platformie, przelać jakąś małą kwotę e, 10 zł, nie wiem ile to będzie w złotówkach, e, żeby. Uwiarygodnić, że rzeczywiście wy możecie, wy z waszego konta, które jest na wasze imię i nazwisko, czyli na dokładnie na te same dane, które, na które założyliście swój krypto portfel na Binance, na te same dane, z tych samych danych, na te same dane, jeśli chodzi o osobę, środki pieniężne będą wpływały. Proszę, żebyście się nie denerwowali czy nie martwili, ponieważ trwa to prawie do trzech dni roboczych, zanim jak gdyby ta, ta droga zostanie utorowana i zweryfikowana, czyli z waszego banku, z waszego konta na wasze kryptokonto w Binance. I po takim, ja wam pokażę tutaj, jeśli chodzi o... o, o moje e, przegląd portfela zobaczymy co tutaj mamy e, więc żeby e, to jest e, główne konto to jest historia która e, tutaj mamy historię portfela i w tej chwili pokazywane wam jest że tego dnia została e, dokonana wpłata tutaj na główne konto w postaci dwóch funtów u mnie. Saldo fiat, to co zobaczycie, saldo fiat to są tak zwane, fiat to są pieniądze fiducjarne, czyli pieniądze pra, obecnie te, którymi się posługujemy w naszym życiu codziennym. Więc to była ta moja wpłata, którą ja kiedyś dokonałam, żeby, żeby utorować, żeby otworzyć sobie e, drogę z mojego konta bankowego na moje kryptokonto do Binance. I teraz wchodzimy na opcję kup kryptowaluty i kupić kryptowaluty możemy w następujący, e, jeszcze raz wejdziemy tutaj, e, <laughs> e, możemy kupić kryptowaluty w różny sposób. Możemy zrobić to przez depozyt bankowy, czyli wpłacimy na nasze krypto konto, czyli do naszego krypto portfela wpłacimy, zrobimy przelew z naszego banku po to, żeby pieniądze znalazły się na naszym depozycie bankowym w Binance i wtedy z tego depozytu będziemy mogli dokonać zakupu wybranej kryptowaluty. Tego rodzaju depozyt bankowy za pomocą SEPA, tak jak tutaj widzicie, nie kosztuje nas nic, nie są pobierane od nas żadne opłaty. W przypadku, gdybyście chcieli dokonać wpłaty lub zakupu kryptowalut przy użyciu waszych karty kredytowej lub debetowej, wtedy jest pobierana prowizja w wysokości 1,8%. Tutaj mamy też e, opcję handel P2P, 100 innych opcji. Możemy też mieć e, saldo gotówkowe i płatność przez strony trzecie. E, wbierzcie sobie depozyt bankowy, czyli za pomocą, wpłacenie euro za pomocą e, banku. I teraz. Tutaj jest pokazane euro, ponieważ. E, z waszego konta, na przykład jeżeli macie w złotówkach, będzie ściągnięta kwota po przeliczeniu w euro. I tak jak mówiłam, tutaj zwróćcie uwagę, przelew bankowy, prowizja 0. Przy użyciu karty bankowej będzie to 1,8%. I teraz wpiszmy jaką kwotę w euro. Zostanie, nam ściągnięte, zostanie ona nam ściągnięta z naszego konta bankowego w banku. I wpisaliśmy 100 euro. Tutaj zobaczcie, jest taka uwaga: jeżeli zażądałeś wpłaty lub wypłaty po godzinie 17, oczekuje się, że zlecenie, czyli rozpoczęcie zlecenia, zacznie być realizowane następnego dnia roboczego. Klikamy, kontynuuj. I teraz tutaj widzicie: Elwira Małgorzata Statnik, czyli ja. Binance informuje mnie, że akceptuje tylko wpłaty z konta bankowego z Twoim, czyli z moim, Elwira Małgorzata Statnik, z moim nazwiskiem. I muszą one trafić na konto odbiorcy, czyli Binance. Potwierdzamy to. I teraz tutaj zobaczycie. Tak zwane szczegóły, e, e, szczegóły płatności. I będziecie mieli tak. Mm, odbiorca, imię i nazwisko, czyli e, Binance. Tutaj proszę zobaczyć, będziecie musieli wpisać, kto jest odbiorcą Binance. Tutaj jest IBAN, czyli numer, e, kod Międzynarodowy Banku. E, musicie go całego spisać dokładnie i e, wpisać w waszym przelenie. I koniecznie, ale to koniecznie, musicie wpisać. Tytuł waszego przelewu, czyli kod referencyjny w tym przypadku, i to będzie 9211 na przykład. Tak jak ja tutaj robię, wy będziecie mieli pewnie coś innego. Um, i tutaj macie dodatkowe informacje, jeżeli wasz bank będzie od was tego wymagał, czyli BIG, nazwę banku, adres banku i kwota. Pamiętajcie, że to jest w euro tutaj podane. I teraz zobaczcie, tutaj uwagi są jeszcze, przeczytajcie te uwagi. Nazwa, której używasz, musi się zgadzać z nazwą zarejestrowaną na Twoim koncie Binance, czyli ta poprzednia informacja, że tylko z konta, który, na którym ja jestem widoczna jako właściciel konta, tylko z takiego konta te pieniądze zostaną przelane na moje konto, kryptokonto w, w Binance. I tutaj bardzo ważna uwaga po to, żebyście się nie denerwowali, że dokonaliście tego przelewu, a jeszcze po zalogowaniu się z powrotem na Binance nie widzicie tych pieniążków na swoim saldzie, może to potrwać do trzech dni roboczych. I wtedy e, po dokonaniu takiego przelewu a mniej więcej za trzy dni robocze, czasami wcześniej ta kwota 100 euro znajdzie się na waszym koncie Binance. I wtedy wracamy do, mając takie saldo w postaci 100 euro, możecie kupić kryptowaluty. I w tym momencie znowuż wchodzimy tutaj depozyt bankowy, i teraz zapytamy się na przykład, co byśmy chcieli dalej z tym zrobić. A mianowicie możemy sobie wyjść z powrotem na przegląd portfela, możemy kupić, możemy zrobić transfer. Macie tutaj dużo możliwości, ale na ten moment ważną rzeczą jest, żebyście mieli możliwość zdeponowania, przelania, żebyście wiedzieli, jak przelać pieniądze z waszego konta, w normalnych, tradycyjnych bankach, na wasze konto w binance i tutaj w tym momencie jak wejdziecie na główne konto ja na ten na, na okazję tego, tego wideo e, mam te dwa funty i teraz jaką akcję chcę podjąć na przykład kupić ok klikam kup no i teraz e, kup kryptowaluty tutaj mamy po po, po, po e, mm, po lewej stronie, i teraz w zależności, jaką kwotę, jaką walutę sobie zdeponowaliście na waszym koncie. No ja mam te na przykład 2 funty, ale tu jest za mało, muszę mieć więcej, więc piszmy na przykład 20 funtów, i wtedy. Gdybym miała 20 konto, gdybym miała kont na swoim koncie 20 funtów tutaj, to wtedy mogłabym, gdybym kupowała bitcoin, ale tutaj macie jeszcze opcję, że możecie kupić inne e, również e, kryptowaluty, e, ale gdybym kupowała bitcoin, to wtedy bym e, mogła za te 20 funtów taką kwotę. Tutaj e, taką wartość, przepraszam, wartość Bitcoin e, uzyskać. E, I wtedy, oczywiście, klikamy kup e, i e, Binance e, przetwarza nasze wartość. To, co mamy na koncie zdeponowany tu ten na Binance, przetwarza nam na e, wartość w danej kryptowalucie, którą sobie wybraliśmy, żeby ją e, nabyć, żeby ją e, mieć. E, więc to by było na ten moment na tyle, żeby za dużo tych informacji niepotrzebnie wam nie, nie zarzucać was tymi informacjami. Wiecie jak założyć konto w Binance, wiecie jak, jak uaktywnić to konto poprzez przelanie najpierw. Bardzo małej kwoty, symbolicznej kwoty, a potem już wiecie, jak możecie sobie zasilić to Wasze konto na Binance, po to, żeby mieć tam pieniądze i z tego konta zrobić zakup wybranej przez siebie krypto, kryptowaluty. Zapraszam Was również do tego, żebyście tutaj poczytali na tej, na tej stronie w, w Binance, ponieważ jest ona bardzo prosto wytłumaczona, bardzo jasno. To, co ja w tej chwili mówiłam, macie tutaj. Krok pierwszy, ukończ rejestrację na Binance. Krok drugi, zweryfikuj swoją tożsamość. To jest, tak jak mówiłam, po angielsku. Trzy literki know your customer, czyli znaj swojego klienta, taki jest wymóg, żeby ta identyfikacja na tych giełdach miała, miała miejsce. Trzeci etap, trzeci krok to będzie, żeby zasilić swoje konto, czyli żeby zasilić swój portfel na Binance, trzeba przelać pieniądze z naszego banku regularnego na to nasze kryptokonto, i potem mając te środki, kupić wybraną przez siebie kryptowalutę. Tak jak mówię, macie tutaj bardzo dużo rzeczy wytłumaczonych na tej, na tej platformie. Możecie sobie prześledzić, czytać, uczyć się, próbować. Niczego się nie bójcie. To nie są aż tak skomplikowane rzeczy. To, co jest ważne, to są ważne rzeczy, mianowicie takie, żeby się nie dać, ja w tej chwili się wyloguję, żeby się nie dać nabrać. Pamiętajcie o tym, że niestety przepotęga w tej chwili skamów, oszustów, niestety, ja jestem oczywiście zbulwersowana. Chociaż właściwie nie powinno mnie nic dziwić w przypadku Facebooka, a natomiast fakt, że oni pozwalają na to, żeby z mm, skamersi, żeby, żeby oszuści reklamowali swoje finansowe usługi na tej platformie, jest dla mnie naprawdę już szczytem wszystkiego. Więc uważajcie, ponieważ będziecie, będziecie, e, będziecie. E, Im więcej się będzie mówiło o kryptowalutach i im więcej się mówi o kryptowalutach, tym więcej będzie naciągaczy i oszustów. I pamiętajcie o jednej zasadzie. Wszelkiego rodzaju oszustwa finansowe miały miejsce z powodu dwóch rzeczy. Chciwości ludzkiej i lenistwa ludzkiego. To chciwość sprawia, że ludzie są skłonni uwierzyć w cudowne okazje, w cudowne możliwości, w zarobek natychmiast od ręki. I dlatego powtarzam, bądźcie bardzo uważni, nie dajcie się nabrać, nie dajcie się skusić, bo nigdy nie ma tak, że coś jest za darmo, albo nigdy nie ma tak, że to. Że wzbogacamy się w ciągu jednego dnia, to są wszystko bajki dla chytrych, leniwych i niemądrych ludzi. Dlatego stosujcie zasadę, jeżeli tą znaną zasadę, jeżeli coś wygląda zbyt pięknie, zbyt lukratywnie, zbyt cudownie, żeby mogło, żeby mogło być prawdą, to właśnie to się jest tak, dlatego że to prawdą nie jest. E, więc to by było może na ten moment e, wszystko. Tak jak mówię, przewertujcie sobie, nawet, nawet jeżeli nie będziecie chcieli zakładać sobie konta, e, wejdźcie na tą stronę, przewertujcie wszystkie. Tutaj dostępne materiały. Zacznijcie zbierać informacje, zacznijcie się uczyć. I tutaj macie dołącz taka na dole, dołącz do społeczności, tak jak powiedziałam, zwłaszcza, zwłaszcza Facebook. A oczywiście Twitter też, ale zwłaszcza Facebook. Bądźcie uważni. Oszuści tylko czekają na to, żeby, żeby naciągnąć Was na, 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 na obietnicę łatwego, szybkiego, natychmiastowego zarobku. Więc na tym momencie na tym, na tym zakończę ten, ten, ten etap. I e, za chwilę przejdę do, do, do następnego. Okay. czyli mamy za sobą te e, kolejne etapy: mamy otworzenie konta w programie pocztowym, który się nazywa Proton Mail, e, mamy założenie konta na giełdzie wymiany kryptowalut, czyli otworzenie naszego e, krypto e, portfela e, w Binance i mamy też e, wiemy jak dokonać e, Pierwszej transakcji e, lub jak sprawić, żeby pieniądze z naszego banku znalazły się na e, naszym kryptoportfelu. E, tak jak powiedziałam w trakcie tego nagrania, bądźcie uważni, bądźcie bardzo uważni na naciągaczy, bądźcie bardzo uważni na skamerów. Ja jestem, znaczy, nic to podłego mnie nie dziwi ze strony Facebooka, natomiast fakt taki, że oni zezwalają na to, żeby naciągacze, skamerzy,. Skamerskie aplikacje były reklamowane na tej platformie, dla mnie jest absolutnie, absolutnie poniżej wszelkiej, wszelkiej, wszelkiej dopuszczalnej moralności. Niestety tak się dzieje, dlatego. Powtarzam, wszelkie największe i najmniejsze oszustwa finansowe, jakie miały miejsce, jakie będą miały miejsce na tym świecie, są wynikiem ludzkiej chciwości i tendencji do, do pójścia na łatwiznę. Pamiętajcie, jak coś wygląda zbyt dobrze, na to, żeby było prawdziwe, to tak właśnie jest. Wy zaufajcie swojemu pierwszemu, e, pierwszej myśli, pierwszemu odczuciu, pierwszej emocji, jeżeli zobaczycie gdzieś tam jakąś o, o ofertę. Te skamy są tak doskonale w tej chwili opracowane, są podstawiani ludzie, którzy komentują na tych ich tam e, e, propagowanych e, stronach. To wszystko jest e, nastawione na... <coughs> Ograbienie Was z Waszych własnych pieniędzy. E, więc bądźcie uważni, jeżeli, jeżeli znajdziecie się w takiej sytuacji, że ktoś Wam, jakaś aplikacja, tak naprawdę nie wiecie, kto jest poza tą aplikacją. Mało tego, oni wy, wy, wykorzystują e, sławnych ludzi bez ich zgody, tak naprawdę, na to, żeby używać ich jako propagatorów danej aplikacji. E, jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli macie jakieś niepewności związane z daną konkretną ofertą, która wam obiecuje, że po wpłacie depozytu na przykład 250 euro, raptem zaczniecie zarabiać ogromne pieniądze i pojawiają się też komentarze: "Tak, ja założyłem tutaj konto i już zarobiłem ponad 6000 zł". Nie. Pamiętajcie nie Wszelkiego rodzaju oszustwa finansowe e, powstają dlatego, że e, wiadomą rzeczą jest, że ludzie są chciwi i chcą wszystko dostać za darmo za nic i od razu, więc bądźcie, bądźcie mądrzy, bądźcie uważni. A gdybyście mieli jakieś konkretne zapytania lub chcielibyście, żeby jakaś konkretna, cudowna aplikacja była sprawdzona, śmiało skontaktujcie się ze mną. Ja wam taką aplikację sprawdzę w taki sposób, że będzie ta wiadomość rzeczywiście wiarygodna. Dziękuję serdecznie za dzisiaj. Mam nadzieję, że, że to wam... Pomoże e, zacząć powolutku wchodzić w świat kryptowalut, e, że z dniem dzisiejszym będziecie mogli sobie otworzyć swoje własne prywatne, e, zakodowane kryptoportfele. Dziękuję serdecznie, zapraszam do kolejnego razu. Do usłyszenia, do zobaczenia.